Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 47 odcinku z serii King's Bounty Legenda na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jedziemy najpierw przez kopalnię Crayston do naszej stolicy, uzupełnić siły, pozbierać tyle wojska, ile się da. No i wkraczamy wtedy do Dolnego Hadaru. O co chodzi z tym Górnym i Dolnym Hadarem? Ogólnie chodzi o to, że kraina krasnoludów dzieli się na trzy części. Ja wam to już pokazuję. Kordar. Tutaj mamy... Potem jeszcze jest inna część, ale ta nas na razie nie interesuje. Tu jest tak zwany Górny Hadar. My jesteśmy tu. Ale widzicie, do tych niektórych miejsc można się przedostać tylko właśnie poprzez takie... poprzez te takie windy, jak wam pokazywałem. Gdzie widzieliśmy to przy okazji tego questa z hienami. Takimi windami można dostać się do Dolnego Hadaru i ten Dolny Hadar łączy właśnie te wszystkie miejsca w Górnym Hadarze, ponieważ Górny Hadar to jest tak jakby, trudno mi to opisać. Chodzi o to, że cały Hadar, tak, cała ta kraina krasnoludów, to jest tak jakby Moria z Władcy Pierścieni, tak, to jest takie to podziemne miasto, większość jest pod ziemią. A to, co widzicie nad ziemią, to są tylko takie wyjścia i wypustki różnego typu, które widać na powierzchni. Więc jeżeli naprawdę chce się zwiedzić krainę krasnoludów, no to trzeba właśnie iść przez ten Dolny Hadar. Co jest akurat ciekawe, to mimo, że ten Dolny Hadar jest większy i w ogóle, to od razu wam powiem, on nie wygląda jakoś... wspaniale, on nie jest wystylizowany na przykład cały właśnie na taką jakąś morię, na jakieś takie pałace, coś tego typu. On bardziej przypomina zwykłą kopalnię. I to jest przykre, bo można było naprawdę fajnie pociągnąć tutaj wątek właśnie taki trochę jakby z Tolkiena, żeby te wszystkie krainy, można nawet nie tyle, co trochę jak z Tolkiena, co właśnie tak zasugerować się tym, żeby właśnie ta kraina wyglądała właśnie jak takie jedno wielkie miasto krasnoludzkie pod ziemią. No, nie poszli w tą stronę, poszli w stronę tego, żeby to były właśnie przejścia, kopalnie i tak dalej. W efekcie tego kraina krasnoludów bardzo przypomina, jeśli mam być szczery, krainy ludzi. Czyli to jest raczej taka miejscówka, gdzie w różnych miejscach są... jest po kilka domków, tak, i to są niby wioski krasnoludów, tak. To wygląda tak na moje oko, to jest słabo. Na przykład stolica krasnoludów, technicznie to jest zamek. Stolica krasnoludów jest mniej więcej taka jak to tutaj. To jest zamek i trzy budynki. Tak to mniej więcej wygląda. A szkoda, bo można było to naprawdę fajnie pociągnąć w stronę... Wow, teraz mam ten sam poziom, no to nieźle. Można było to naprawdę fajnie pociągnąć w stronę... tego, żeby zrobić z krasnoludów prawdziwą taką podziemną cywilizację. No niestety twórcy poszli tutaj w stronę takiej nacji, która po prostu ma wielkie kopalnie i z tego ciągnie hajs, a jak coś, to żyją też na powierzchni. Słabo, słabo. To akurat jest taka rzecz, która mi się nie podoba w King's Bounty, że te wszystkie rasy są takie no naprawdę dosyć podobne do siebie. Bo... wśród elfów, jeżeli... Znaczy, no pójdziemy potem też do elfów. I jeżeli się przyjrzycie, to u elfów jest to bardzo podobnie. U elfów większość konstrukcji, większość domów, większość budynków to są zwykłe budynki. Nie mają jakiejś na przykład konstrukcji, że powiedzmy musimy, nie wiem, na przykład na jakieś drzewa wjechać wysokie, tak? Że to jest jakaś rampa, wjeżdża się na drzewo i tak dalej. Tak jak na przykład... Królestwo Lothorien u właśnie Tolkiena, gdzie mieszkała Galadriela ze swoim małżonkiem. No to nie, tam nikt nie podszedł właśnie w taką stronę, albo tak jak właśnie Leśne Królestwo, z którego pochodzi Legolas. Chociaż w zasadzie to bardziej przypomina właśnie takie Leśne Królestwo, z którego pochodzi Legolas, że... są po prostu budynki na powierzchni i bardzo dużo lasów. My tymczasem zjeżdżamy do Dolnego Hadaru. Oto jest Dolny Hadar.
Ja mam jego mapę, mam. No jak widzimy, jest to duża kraina. Niepokoi mnie fakt, że jest w większości zakolorowana na ciemno. Usłyszałeś śpiew dalekich głosów i mimowolnie go posłuchałeś. Kiedy złudzenie zniknęło, zrozumiałeś, że teraz wiesz dużo więcej o walce. Jupijej! Co mogę tutaj kupić? Uzdrowienie i przywołanie Feniksa. A ja już chyba te spele mam. Uzdrowienie na pewno mam. A i przywołanie Feniksa też mam. Dobra, tu jest jakiś questik. Człowiek w naszych kopalniach? Tylko mi nie mów, że chcesz się zaciągnąć na górnika, bo i tak ci nie uwierzę. Chciałbyś wiedzieć, skąd wydobywamy klejnoty, co? Ludzie, już ja was znam. Jasno, ludzie, otwórz oczy. Na kogo ja ci niby wyglądam? Mówiąc pobłażliwie, albo na człowieka, który się zgubił w kopalni, albo na bardzo chorowitego krasnoluda. Wychudzony, szczudlasty, broda ci wypadła, nos się skurczył. Sarkastyczny krasnolud? A to dobre. Słuchaj no, radosny koleżko, może mógłbym ci się na coś przydać? Jak nie boisz się posiedzieć trochę na dole w kopalni, to nieźle ci zapłacę za pewną przysługę. A najpierw mi powiedz, co za przysługa, potem się zastanowię. Mamy kłopot. Wszystkich wojowników odesłano do obrony kopalń Taronu przed demonami. Z kolei tutaj, w Dolnym Hadarze, nie został nikt, kto mógłby powybijać mnożące się potwory. Zginęło wielu górników, a na każdej zmianie ktoś staje się kolacją dla tych poczwar. Wszyscy górnicy mają specjalne miedziane odznaki na wypadek pożarcia. Po wypadkach zbieramy te odznaki. Nie udało nam się odnaleźć 9, a musimy zgłaszać stratę każdego pracownika. I co nim mam zrobić? Przeczesać cały Dolny Hadar w poszukiwaniu jakichś plakietek? Tak! Za to właśnie lubię ludzi. Za szybkość w kojarzeniu faktów. Za to też was nie lubię. Powinieneś szukać w najbardziej niedostępnych i najniebezpieczniejszych miejscach. Wszystkie inne już przeszukaliśmy. Dobra, znajdę te odznaki. No, oczywiście ten quest nie jest jakiś na czas czy coś tego typu. Mnożą się potwory. Ludzie i krasnoludy. Ten quest oczywiście nie jest ani na czas, ani nic, więc możemy go sobie robić na chillu. Spróbujemy najpierw tych obserwatorów tutaj pizdnąć. O właśnie. Bardzo dobrze. Sami do mnie przyszli. To oni się... To te potwory się na mnie rzuciły. Sami widzieliście. Sami widzieliście. To one zaczęły. To nie ja. Nie moja wina. Dobra. Teraz tutaj. Tu jeszcze nic nie mam, ale podpalenie. Może uda się wszystkich ich zdjąć. Tak, ekstra. No to teraz mogę wystrzelać sobie przeciwnika z odległości. Złotko nam się trafiło, super. Teraz zrobimy tak. Chłopi, podejdźcie tu. Magia. Mana, mana. Tu. I skoncentrować mi tu ostrzał na tych miśkach. Spowolnienie na te miśki. No. I teraz tak, wy zastawiacie tutaj przejście. Ty dostajesz zbroję gluta. Wy zastawiacie tutaj sobą przejście. I lecimy ze wskrzeszaniem. Thank you.
I to właśnie miałem na myśli, mówiąc o tym, że zbroja Gluta jest świetna, jeżeli... Nie ma kogo wskrzesić, a to ci nowość. Jeśli trzeba właśnie zablokować jakieś przejście... No teraz jak widzimy, straty własne 0. O, i plakietka! Aha, czyli to plakietki będą z potworów lecieć, dobra. Okej, spoko, bo ja byłem pewny, że właśnie one będą ten, że one będą lecieć mi, że one będą do zbierania, a nie do ten, a nie do dropienia. Okej, spoko, rozumiem. Trochę złota. Kolejny słaby oddział, chodźmy go zatem dojechać. O, tam widzę runę w oddali. Próbujemy też wziąć sobie tamtą runę. Tutaj wzmocnienie ataku. Zaraz trzeba będzie trochę powskrzeszać się moich ludzi. Co z tego, że oddziały są tutaj opisywane jako słabe, ale wiecie, tak 50 oddziałów słabych i ja w końcu nie będę miał jednostek. O, zwój, fajnie. Dobra, dajcie mi moje wskrzeszanko. I teraz tak, wskrzesi 0, 11, 17. No to tych 17 musimy tutaj wskrzesić. Mieczyk, niech będzie. Może jednego alchemika przynajmniej uda się zabić. Dobrze, jednak alchemik jeden padł. Bardzo dobrze, bo alchemik to jest groźna jednostka. O, to mi się podoba. Pająki padły. Dobra, skoncentrujmy się teraz na tym kanonierze tutaj. Smocze strzały to jest spell, którego jeszcze nie mam, a to jest bardzo fajny spell dla łuczników, bo on sprawia, że strzały nie mają tego... Zresztą wam zaraz pokażę. To jest taki bardzo fajny spell. Tylko gdzie on będzie? Jest. Daje strzelcowi smocze strzały, które zadają większe obrażenia i znoszą kary za duży dystans, obronę oraz wytrzymałość celu. Ja wam teraz pokażę. Dajemy to na łucznika. I teraz zauważcie, że łucznik dotychczas miał tą taką złamaną strzałę, to była kara za odległość, tak? To jest jeszcze mechanika wzięta... Znaczy powstała dla King's Bounty, potem zaadaptowana przez Heroesy trzecie i tutaj pojawia się znowu ta mechanika. I teraz zobaczcie, co się stanie. I teraz widzicie? Znosi tą karę za odległość. Nie wiem, dlaczego tutaj nadal ta strzałka jest. Aha, dobra. Bo dopiero jak ja ją odpalam, o. Aha, dobra, no właśnie o to mi chodziło. Widzicie? Kiedy ja to odpalę, to on momentalnie dostaje bonusy do swoich speli, dzięki czemu, znaczy do swoich strzał, dzięki temu spelowi, dzięki czemu z łatwością można rozwalić każdego przeciwnika, nawet na dystans, bo teraz cała plansza jest w zasięgu tego strzelca. Dobra, jedziemy wskrzeszanie, 5, 15,
Dobra, wskrzeszmy tych 15. Dobrze, ekstra. Wow, kurczę, nie tą jednostkę wysłałem. Oj, głupio zrobiłem. Dobra, jedziemy w wskrzeszanie. 0, 5, 4, 5. Dobra, wskrzeszamy tutaj. Magiczna osłona dla niego. Dobrze, on już jest... On tam już jest martwy, ten gostek. Teraz go zablokujemy. Weźmiemy sobie wskrzeszanie. I kogo jeszcze mogę? 7 i 5. Do tych 7 wskrzeszę. Zabił mi tam 3. Dobra, uzdrawianie. Obrona. Tu wskrzesimy 5, tu go pizdnę i z nekromancji powinienem wskrzesić kilku chłopów. No nie, ich ilość była tak mała, że nawet nie dało rady ich wskrzesić. Nazywają to miejsce kopalnią. Kopalnią! To jest kopalnia. Osada Horvest, okej, spoko. Sprawdźmy na mapie, jaki to odcinek przebyłem. O, taki dosyć spory. Chodźmy do tej osady, zobaczymy, co tu jest. Wielkie kamienne oko. Artefakt. Plus 4 do obrony. No, takie sobie. Dobra, jedziemy. Tadumreg. Człowiek? W naszej kopalni? Czemu tak cię to dziwi? Ludzie są rzadkimi gośćmi w naszych podziemiach. W dzisiejszych czasach przybywają tu głównie jako jeńcy. Och, przepraszam, zapomniałem się przedstawić. Jestem Tadumreg, głowa starego krasnoludzkiego rodu. A kim ty jesteś? Jestem Rychu, poszukiwacz skarbów. Służę jego wysokości, królowi Markowi. No proszę, ważny z ciebie człowiek. A co robią poszukiwacze? Szukają zaginionych przedmiotów? No, coś w tym stylu. Czemu tak cię to interesuje? Zgubiłeś coś? Tak, masz rację, zgubiłem coś, a nawet nie zgubiłem. Zaraz, czego właściwie rozmawiam o tym z tobą? Widzę cię po raz pierwszy w życiu. Kto wie, kim jesteś? Wiesz, mam na myśli moją ukochaną córkę, moją Gerdę. Sam król Mark powierza mi swoje osobiste tajemnice, a ty boisz się opowiedzieć mi o sprawie, która dotyczy twojej córki? To jednak twoja sprawa. Dobrze, przekonałeś mnie. Wiesz, martwię się o nią. Moja córka, moja kochana Gerda, zajmuje się prowadzeniem domu. Może u was ludzi nie ma takiego zwyczaju, ale każda krasnoludzka kobieta od dzieciństwa uczy się, jak być pożyteczną dla męża. Rąbać drewno, naprawiać zbroję, ostrzyć topór, łatać dach. Słowem, przydawać się w gospodarstwie domowym. Ej! Wprowadźmy takie zwyczaje u ludzi, jak nic. 2 tygodnie temu poszła do lasu po drewno na opał i nie wróciła. O, bądź tak dobry, znajdź tego leniucha i przyciągnij ją do domu. Przyciągnij do domu, mówisz? Nieźle. A jak wielka jest twoja miłość do córki, chyba rozumiesz, że mam na myśli nagrodę? No. Nagrodę? Wiele słyszałem o waszej samolubnej ludzkiej naturze. Teraz widzę, że to prawda. Ale ja kocham córkę, więc nie martw się, zapłacę ci, jeśli przyprowadzisz ją całą i zdrową. Doskonale. Podjedźmy tutaj na górę, zobaczymy, co tutaj jest. W razie niespodzianek mam manę i szał, więc... coś tam można podziałać. Widzicie, to jest właśnie to, o czym ja mówiłem, że do niektórych miejsc Górnego Hadaru nie można się dostać
właśnie nie oczyszczając sobie dolnego hadaru. Sprawdzimy to tak. O, dwierunny umysł, super. Zobaczmy, co tu jest w tej jaskini. Jaskinia cyklopów. To nie jest dobra wiadomość, bo tutaj łazi cyklop. I to cyklop, który jest opisany jako trochę słabszy ode mnie. Pokażcie nam go tutaj. Co tam jest? Masa, ale mało cyklopów. No dobra, myślę, że jakbym dobrze przywalił tym cyklopom czarami, tak żeby się już nigdy nie pozbierały na start. Dobra, tu zabiję jednego, tu zabiję jednego. Dobra. Zrobimy to tak. Teraz zrobimy to tak. Wzmocnienie. Dobra. Tłuczemy dalej tego tutaj, cyklopa, tak żeby on się rozleciał. Wy na razie się brońcie. No właśnie. Tu widzę, że to strategicznie obeszły poczwary. Się tak rozstawiły, żebym czarami nie za bardzo miał je jak tutaj pizdnąć. Użyjemy zatem naszych duchów. Spróbujemy zniszczyć co najmniej te dwa cyklopy. O tak! No dobra, ten nie umarł. Kto nie umarł, ten żyje i to nie jest dobra wiadomość. Musimy zrobić tutaj miejsce dla naszego arcymaga. Wow, jak mi przyłożył! Dobra, zaraz będziemy się wskrzeszać masowo. 26, 21, 2. Dobra, wskrzeszamy się tutaj. Eliana, dawaj źródła. Okej, spoko. Odwal się do moich łuczników. Teraz tak, łucznicy do tyłu i łucznikami wytniemy sobie tu, wytniemy te cyklopy, przynajmniej jak najwięcej postaram się ich wyciąć. Dobra, i teraz tak. Co teraz musimy? Teraz wskrzeszanie odpalamy na masową skalę. Będziemy się masowo wskrzeszać i masowo będziemy tłuc te cyklopy, aż tam zostanie jeden cyklop. Taki, który no nie za bardzo będzie miał możliwość cokolwiek mi zrobić. Dobra. Ty się broń. Wy też do obrony. No i tutaj niedobrze, że tych arcymagów mi tłucze, bo arcymagów nie da się wskrzeszać. 8, 7, 21, 9. Tu wskrzesimy.
13, 7, dobra, wskrzeszamy się dalej. Osłona na maga. Dlaczego one mi się kojarzą z tym Bartem, tym trolem z władcy, z tego, z Wiedźmina, nie? Wiecie, Bart, którego boleć głowa. A jak Bart boleć, to Bart nie myśleć. Jak Bart nie myśleć, Bart nie smutny. A Bart teraz bardzo smutny. Nie wiem dlaczego, ale te cyklopy mi się kojarzą właśnie z tym trolem. Dobra, padaj. Dobra, zdechł. Fajnie, jednego arcymaga udało się wskrzesić. To mnie akurat cieszy. To jest akurat dobra wiadomość. Czy ja mogę już jakieś... Uzdrowienie mi wskoczyło na wyższy poziom. Fajnie. I zwiad też mógłbym mieć na wyższy poziom. Oraz rezerwy. Handel. O, handel się przyda, no. Weźmy sobie handel, żeby za więcej pieniędzy sprzedawać te zwoje, które tam gdzieś będą mi się walać. Trochę słabsi. Tutaj jako słabi, tak? Czy ja mam... Tak, mam na manę, więc użyjmy sobie... Wow, nietypowe ustawienie planszy, muszę przyznać. Ale nie powinien to być jakiś turbo wielki problem. Wzmocnienie ataku. Kurczę, w zasadzie oni tu mają same jednostki zasięgowe. To w sumie może być problem. Trzeba będzie jak najszybciej do nich podbiec i ich wykończyć. Myślę, że to też będzie ostatnia bitwa tego odcinka. Dobra, wskrzeszanie. 24, 4, 10. Wskrześmy tych. Palenie na tego cyklopa. Wzmocnienie ataku. Dobra, chłopi, zapraszam tutaj. Tu wskrzeszamy. Kogo by tu teraz pacnąć? Najlepiej... O, tego się tutaj pizdnie.
I on już leży martwy, dobrze. I na razie czekaj, przejdź do defensywy, żeby był poza zasięgiem tego cyklopa po prostu. O, właśnie. Tam widzę, wrzucił mi uśpienie na tych moich chłopów. Dobra, koncentrujemy teraz cały ostrzał na tego cyklopa. Dobra, dawać wskrzeszanie. 21, 20, 19. Dobra, wskrzeszamy tutaj. Duchy jeszcze odpoczywają. Dobra, spoko. Koncentrować cały firepower na tym cyklopie. Wzmocnienie ataku. Fajnie, jeden padnie z tego co widzę. Hamsku w plecy, to na pewno był lewak. 20, 19, dobra, wskrzeszamy tutaj. Wzmocnienie ataku. Lodowa sfera, pokażę wam jak to działa. Daje takie coś, taką piłkę plażową. Z tą różnicą, że piłka plażowa kolce. Fajny spell, prawda? Daje nam dodatkową po prostu jednostkę. Dobra, dawajcie mi wskrzeszanie. 20. Setka, ło, to okej, jak najbardziej. Dobra, tu się nic nie dzieje, więc defensywa, defensywa, defensywa. Niestety, jak widzimy, piłeczka potrafi się poruszać tylko po liniach prostych. Dwadzieścia. Dobra, wskrzeszamy tutaj. Osłona tutaj. Dobra, nie mam jeszcze zbroi gluta. Szesnaście, tu jeden, jeden. No i koniec. I na tym sobie też ten odcinek zakończymy, ponieważ jest on już wystarczająco długi. Tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie. A ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z King's Bounty, gdzie pójdziemy dalej w głąb jaskini, ale dopiero w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście, no i na razie.